Świętej pamięci profesor Franciszek Ferdek na lekcji matematyki w dobrym liceum numer 3 we Wrocławiu zwykł robić taki test. Zadawał jakieś pytanie, trudne zagadnienie matematyczne i później podchodził do kolejnego z uczniów i oczekiwał odpowiedzi, jakie myśli na temat tego rozwiązania. Jedni mówili tak, inni mówili tak. Ale zdarzyła się raz sytuacja, że tylko jedna osoba z całej klasy była innego zdania, a wszyscy pozostali odpowiadali taką samą wersję. Profesor z miną nie do rozszyfrowania przed całą klasę i na koniec okazało się, że racja była po stronie tej jednej, jedynej osoby, a nie wszystkich pozostałych. Jak to się ma do demokracji? Czasem jest tak, że mimo iż nawet bardzo duża grupa zgodnie wykrzykuje jakieś hasło, to nie ma racji. Znów o polityce? Tak. Tak. Zanim doszło do pierwszopaździernikowego z lotu opozycji w Warszawie. Już zawczasu okrzyknięto, że będzie to milion serc. Później, jak wieść niesie, zgłoszono organizator to, co ma zgłaszać do ratusza, że będzie około 150 tysięcy osób. I mimo, że właśnie na nawet nie taką kwotę szacowała liczebność grupy policja, czy pisały gazety niemieckie, to i tak nie tylko powtarzali organizatorzy, że jest milion serc, ale wręcz twierdzili, że jest 1,5 miliona. Nawet gdyby tam było 3 miliony osób, a nie było. Nawet gdyby tam było 1,5 miliona osób, a nie było. I nawet gdyby był i ten milion rzeczywiście, a nie było, to jeszcze nie potwierdzałoby, że grupa taka ma rację. Jest to problem w demokracji, bo w demokracji rzeczywiście większość głosuje i głos większości się liczy. I tym bardziej szkodliwe są te środowiska, które przez różne manipulacje socjotechniki próbują większość ludzi zaprowadzić w stronę, która nie jest korzystna dla społeczeństwa. A skąd wiem, że nie jest korzystna? No zobaczmy sami. Jeśli Niemcy hitlerowskie, jako państwo, które napadło Polskę, wprowadziło na terenie Polski w ramach okupacji prawo do aborcji dla każdej Polki, a w tym samym czasie wręcz odwrotnie u siebie na terenie Rzeszy zabraniało prawo robienia aborcji wśród Niemek, a Polki dostały pełną dostępność do aborcji, to znaczy, że okupant działał na szkodę narodu polskiego. I dokładnie 1 października 1939 roku okupant, Niemcy hitlerowskie, wkroczyli do Warszawy, zrobili marsz triumfalny, który obserwował z trybuny Hitler. I dokładnie ten sam dzień, 1 października, ale 2023, wybrał na marsz i na przemówienia Donald Tusk. I tak samo jak okupant niemiecki wprowadził aborcję dla Polek, tak samo Tusk już wcześniej rzucił hasło, że u niego na listach wyborczych kandydaci mogą być wyłącznie tacy, którzy są za aborcją. Wyniszczanie narodu przez uśmiercanie najmłodszych osób z tego narodu, tych, które są jeszcze było na chumatek. Tych zarzutów można by oczywiście dużo więcej kierować, ale im więcej osób skupi wokół siebie przywódca, który chce w złą stronę popychać kraj, tym gorzej. Tym gorzej. Co robić?
Po pierwsze, warto wiedzieć, dużo wiedzieć, sięgać po wcześniejsze informacje, kto jak głosował, nieco deklarował, kto jak głosował, które ugrupowanie jak zachowywało się w bardzo ważnych dla polskiej gospodarki, dla kondycji polskich rodzin sprawach, które ugrupowanie jak głosowało i dalej głosuje w Unii Europejskiej, czy dla dobra narodu polskiego, czy z krzywdą dla narodu polskiego. Żeby świadomie wybierać, trzeba wiedzieć między czym a czym, kim a kim wybiera się. Czy są idealni kandydaci, idealne ugrupowanie? Nie ma. Tylko ten, kto w ogóle nie działa, nie naraża się na krytykę. Ale mimo to, że są osoby, kandydaci nieidealni, ugrupowania nieidealne, każdy, kto ma jakiś zmysł dobra wspólnego, potrzeby chronienia dobra wspólnego, może rozważyć, z jakiej decyzji jako wyborcy większe dobro dla ojczyzny wypływa. Jest to jakiś trud, jest to jakieś szukanie, ale teraz w dobie internetu można sięgnąć do dawniejszych spraw, dawniejszych wydarzeń, wziąć pod lupę, które ugrupowanie w jakim okresie doprowadziło do niszczenia polskich zakładów, do narastającej utraty miejsc pracy, bezrobocia, głodu i biedy wśród polskich dzieci. Kto ułatwiał robienie szemranych interesów tym, którzy korzystali na mafii VAT-owskiej? Kto dopomógł w tym, że obcy kapitał przejmował polskie firmy, wyniszczał je i przejmował rynki tych firm? Ten trud się opłaca. Żeby dobrze wybierać, trzeba wiedzieć między kim a kim, czym a czym. Wtedy jest wolność wyboru. To tyle.